Zakopane, nosalowy dwór Resort and Spa i 23. jesienna edycja SPIN, czyli spotkanie projektantów instalacji niskoprądowych 2025. To tu, pod Tatrami, spotykają się projektanci, inżynierowie i dostawcy technologii niskoprądowych, żeby wymieniać doświadczenia, sprawdzać nowe rozwiązania i porozmawiać o przyszłości systemów niskoprądowych w Polsce. Po pierwsze, branża niskich prądów bardzo dynamicznie się rozwija i ze względu na zmieniające się otoczenie geopolityczne, jej rola jest z każdym rokiem coraz większa. Determinuje to potrzebę komunikacji środowiska, aby w jednym miejscu i czasie producenci i dystrybutorzy systemów zabezpieczeń mogli się spotkać z projektantami, instalatorami i wymienić się wiedzą, doświadczeniami, porozmawiać o wyzwaniach branży, problemach i jej przyszłości. Nasza konferencja SPIN, organizowana dwa razy do roku, na wiosnę w Polsce Północnej, a na jesieni w Polsce Południowej, jest na to świetną przestrzenią. Po drugie, jeśli chodzi o program konferencji, staramy się, aby on był różnorodny, aby znalazły się w nim zarówno warsztaty, prelekcje, prezentacje na stoiskach partnerów, ale również czas na rozmowy w kuluarach czy podczas wieczornej kolacji. Ważnym elementem jest również dobór obiektów, w których odbywają się te wydarzenia. Bardzo nam zależy, aby były to obiekty nietuzinkowe, w ciekawych lokalizacjach, o wysokim standardzie, aby goście czuli się w nich komfortowo. Podczas tej edycji SPIN-u, według mnie, został on zdominowany poprzez szeroko rozumianą kontrolę dostępu. Wiadomo, jest to kluczowy element w systemach bezpieczeństwa, polegający na ograniczeniu dostępów do wybranych miejsc poprzez kody, pastylki, piny, biometrykę. Natomiast, co mnie urzekło, są to elementy beacony, które pozwalają zlokalizować konkretnie osobę w danym miejscu. Są to małe pastylki, które dzięki technologii Bluetooth pozwalają określić dokładne położenie osoby w obszarze w danym miejscu. Przede wszystkim możemy to wykorzystać przy ewakuacji. Jeżeli mamy określoną liczbę osób w budynku, którą wiemy, jaka jest, przy ewakuacji w miejscu zbornym mamy antenę, która sczytuje liczbę osób. Wiemy też od razu, ile osób nie było w danym miejscu o określonej porze. Jest to kluczowy element bezpieczeństwa, który pozwala na nie listowanie, nie szukanie danych osób, tylko po prostu automatyczne zliczanie. Producentem beaconów jest firma Auto ID z Krakowa, w której ofercie jest także cała kontrola dostępu. Markę spotkań projektantów instalacji niskoprądowych budujemy już od 23 lat i bardzo się cieszymy, że z każdym rokiem zainteresowanie udziałem w konferencji jest coraz większe, coraz więcej firm dołącza. Oprócz tych, które są z nami od lat, są to również firmy nowe, które również bardzo pozytywnie oceniają udział w tym wydarzeniu. Równie istotnym elementem, który zauważamy, jest dywersyfikacja produktów i rozwiązań, które są prezentowane na konferencji. A to w mojej ocenie skutecznie przyciąga projektantów, aby się tutaj pojawić, zapoznać z nowościami i być po prostu na bieżąco z aktualną ofertą rynkową. Ostatnim elementem, również bardzo ważnym, są ludzie, którzy tworzą tę konferencję. Od kilku lat jest to grupa profesjonalistów, którzy z zaangażowaniem pracują nad przygotowaniem i realizacją tych wydarzeń, tak aby efekt końcowy był dla wszystkich satysfakcjonujący.